Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Legacy Challenge na krótkim życiu w grze The Sims 4. No i witam Was niestety takim smutnym widokiem Palomy, która oczywiście rozpacza po tym, jak oczywiście zmarł w poprzednim odcinku jej ojciec. Cały czas oczywiście musi rozpaczać, no bo wiadomo, kontrolowanie emocji, musi wejść w zakres, a ma jeszcze tylko 2 dni, nawet 1 dzień. Ostatnio ktoś zapytał brata, czy tam szwagierkę o poradę ze szkoły w sprawie Palomy. Niestety kontrolowanie emocji wzrosło zamiast spaść, więc tutaj wiadomo, tym bardziej musisz płakać i jeszcze płakać. Tak się zastanawiam, czy czasami nie wziąć nią dnia wolnego dzisiaj od szkoły, bo w sumie co nam po tym, że ona dzisiaj pójdzie do szkoły tak naprawdę. Więc w sumie weź dzień wolny ze szkoły dzisiaj. Masz tam pewnie jeszcze kilka dni wolnych, więc no 3 dni. To jest pewnie jeden z twoich ostatnich dni w szkole, więc myślę, że spokojnie możesz wziąć, żeby po prostu porozpaczać po śmierci oczywiście swojego ojca. Oczywiście, Sofii, ja widzę, że nie posprzątałaś po sobie talerza, więc proszę bardzo ładnie go posprzątać, co nie? Sofii zresztą dzisiaj idzie do pracy, później musi komediowe jeszcze też poprawić cały czas, więc cały czas nad tym musimy jeszcze troszeczkę popracować. No i oczywiście za chwilę sobie też wejdziemy do kasy, przebrałam Sandrę i zrobiłam rekonesans. Ja przepraszam, ale ten czerwony, który ma Olaf, jest dostępny dla małych dzieci, więc ona ma kolor włosów po Sofii. Może to tak nie wygląda, bo akurat na tych włosach ten jej czarny jest bardziej taki niebieski, ale rzeczywiście to jest ten sam kolor włosów, co ma jej matka, więc tutaj nie ma żadnej różnicy, więc obie dziewczynki mają kolory włosów po matce, więc niestety kolor Olafa nie przeszedł. Chciałam naturalnie chłodzić mój pokój i mieć uchylone okno, ale niestety psy sąsiadów muszą ujadać co chwila i w dwuminutowym, nie wiem, nagraniu musiałam zrobić już 2 cięcia, więc nie. Zamykamy okno z racji tego, że jest ciepło, uruchamiam wiatrak i mam nadzieję, że nie będzie Wam zbytnio przeszkadzał, ale albo psy, albo wiatrak, a zdecydowanie wiatrak będzie chyba mniej słychać niż te psy na nagraniu, a one co chwilę szczekają, naprawdę. Ostatnio jak właśnie gdzieś tam nagrywałam końcówkę filmu, właśnie jak one szczekały, było je potwornie słychać, więc chyba już wolę wiatrak niż to szczekanie, więc okno zamknięte, więc troszeczkę je wygłusza i nie są już takie też, żebym powiedziała, straszne, ale dzisiaj coś strasznie ujadają, strasznie. A trzeba powiedzieć, że w końcu u mnie, można powiedzieć, że dochodzą z robieniem kanalizacji, bo u mnie jest, wiecie, osiedle, na którym mam szambo i w końcu robią kanalizację. I dzisiaj myślałam, że już nie wjadę do garażu, ale nie. Koparka o 17:30 zakończyła robotę i po prostu jedynie z mojej strony kopała dziurę u sąsiada i do u mnie na szczęście dziury nie zaczęła wykopywać, więc jutro mam nadzieję, że możesz robić granie w gry wideo, że jutro wykopię, włożę rurę i zakopię, więc mam nadzieję, że nie będę miała problemu i że jutro z powrotem znowu gdzieś tam wjadę do garażu. Więc mam nadzieję, że nie będzie problemu, ale zobaczymy, to wiecie, nigdy nic nie wiadomo, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. No ale też trochę długo im się zeszło, szczerze powiedziawszy, właśnie z tym wszystkim. Dobra, czy ja tu widzę, że o właśnie, maliny można ewoluować, super, a więc chyba wszystkie tutaj roślinki powinny już być, a nie, jeszcze krzak bazylii jeszcze nie jest, bym powiedziała, jakości tak jak powinien, a tutaj widzę, że już malina jest, a bazylia jeszcze nie. A nie, tutaj widzę, jagoda jeszcze nie. Widzę, że jeszcze 2 krzaczki zostały tutaj do takiej lepszej jakości. To wiesz co? Nie. Ja cię poproszę, żebyś zebrała winogrona, zbierz plon winogrona, a później żebyś sprzedała całą resztę i ktoś, nie wiem, który ty masz poziom ogrodnictwa, raczej ty nie masz takiego, żebyś mogła nawozić, bo masz dopiero pierwszy. Więc ktoś z rodziny tutaj, na przykład Olaf, który masz poziom ogrodnictwa, też możesz mieć dosyć niski, też masz dopiero pierwszy, będziecie musieli popracować w ogródku, ale za to tutaj Lidka ma 5. poziom, więc na pewno będzie mogła nawieźć te 2 roślinki. Jak je nawieziemy, to szybciej po prostu zdobędą poziom i już cały ogród będzie doskonały. Dobra, powiedz mi, jak tam u ciebie z tym kontrolowaniem emocji? No jeszcze trochę. Jeśli chodzi o dziewczynki, o to widzę, że ty potrzebujesz jedzenia, ale widzę, że coś cię chyba ojciec będzie niósł. Olaf, proszę bardzo. Nie wiem, co chcesz zrobić, więc rób, co chcesz zrobić. Nie będę cię tutaj powstrzymywała, więc widzę, że chyba jak się zaczęło sprzedawanko, to znaczy tak, winogrona idą do Lidki, która nam tam ładnie, mam nadzieję, nawiezie.
A, jeszcze informacja, bo sprawdzałam drzewa genealogiczne. Norbertowi się urodziły dzieci. Urodziły mu się bliźnięta, więc Norbert ma bliźnięta. Proszę bardzo, dobra. Dlaczego ja nie mogę tego schować? Halo, nie mogę tego puścić, nie mogę tego schować do lodówki. Co się dzieje? Proszę bardzo, chowamy do lodówki. I ty dajesz jej jogurcik, tak? Do zjedzenia, mam nadzieję. No, proszę bardzo, ładnie, super, dobrze. Jeśli chodzi o różę, widzę, że chyba się w nocy do pieluchy zsikała. No cóż, jak wstaniesz, to możesz skorzystać z nocnika. W sumie ty aż taka głodna nie jesteś, ale też sobie możesz coś tam zjeść. Ty ładnie będziesz pilnował córkę, o która widzę, że już zjadła. Ale żeś szybko tutaj, bym powiedziała, wtrążoliła. No dobrze. W takim razie możesz ją wyjąć. I widzę, że się chyba zimno wszystkim w domu zrobiło. Więc oczywiście tutaj termostat też idzie w górę. Więc w końcu mamy porządną zimę. W końcu spadł śnieg. W końcu za chwilę będę mogła może zrobić zdjęcia do miniaturek, co nie? Już nie mam. Już mi się skończyły te zimowe, więc będę musiała jak najbardziej zrobić. No, jest piękna poranna pogoda, która aż sprzyjała tutaj ładnie zdjęciom, no ale niestety się zrobiło zimnawo, więc oczywiście tutaj ładnie trzeba zrobić swoje. I ja Cię może od razu poproszę, żebyś też odłożył tutaj, no wiem, że właśnie zimno, więc ładnie tutaj zmień. Jeśli chodzi o młodą, o właśnie, to tutaj masz mnóstwo umiejętności do nauczenia. Po pierwsze, mogłabyś sobie zmienić strój na codzienny, to będzie troszeczkę Tobie cieplej, a po drugie możesz się pobawić na sam początek tutaj ładnie w... Chociaż jej strój na co dzień, bym powiedziała, jest troszeczkę taki skąpy, ale możesz przyjść i się pobawić tutaj właśnie w namiociku. Mała tutaj ładnie sobie skorzysta, też później przyjdzie jeść. Dobra. Ja Ciebie oczywiście muszę poprosić o to, żebyś sobie jeszcze popłakała. O właśnie, troszeczkę łamaniec językowy mi dzisiaj oczywiście wszedł, ale oczywiście to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne dla nas. No jakby poszła do szkoły, to byłaby szansa na gdzieś tam na nastoletnią emocję, ale też nie mogę gdzieś tam... szczerze powiedzieć, tego od niej wymagać, żeby weszła w tę nastoletnią tutaj emocję, więc myślę, że zdecydowanie łatwiej będzie po prostu wykorzystać te jeszcze godziny, które ma po prostu tutaj ze smutku i jeszcze kolejne ze smutku chyba tutaj, tak? Przez Annę? Nie. Nie, niestety przez Annę Morningstar widzę, że nie masz dodatkowych gdzieś tam godzin. Nie skoczyła Ci dodatkowa tutaj niestety, dodatkowy nastrojnik. No cóż, a byłoby miło, jakby wskoczył, no ale nie można mieć wszystkiego, jak to mówią. Jeśli chodzi o Lidkę, poszłaś sobie ćwiczyć, nie, Lidko kochana, ja chciałam Cię prosić, żebyś tutaj tak nawiozła sobie winogronem bazylię, później damy, żebyś nawiozła również i malinę. Widzę, że cały czas krowokwiat nic nie potrzebuje, tak troszeczkę na niego ukradkiem zerkam, żeby zobaczyć, czy coś tam czasami nie potrzebuje, ale nie, cały czas nie. Dobrze, co Ty musisz zrobić? Napisać jeszcze kilka wspaniałych książek i jeszcze kilka książeczek wydać. Więc myślę, że możesz zacząć, o właśnie, nawet wrócić do pisania książki, którą masz. Jeśli chodzi o Sofię, to mogłaby cały dzień... Halo, Sofii, mogę na Ciebie kliknąć? Gro kochana. Halo, chciałam na Sofii. Dobra, w końcu się udało. Ciebie też bym poprosiła o zmianę stroju, bo tak w piżamce latać, bym powiedziała, w tej... tutaj, no, szklarni, to bym powiedziała, no troszeczkę tak chyba tam zimnawo jest, więc może niekoniecznie. Dobrze, też mogę Cię teraz poprosić o to, żebyś pisała sobie dowcipy. Ja wiem, że też jesteś smutna, no ale cóż, takie życie niestety. No, tutaj Ty ładnie idziesz zjeść. Jeśli chodzi o Twoje umiejętności, to został Ci jeszcze ten nieszczęsny nocnik, więc jak zjesz, to będziesz niestety musiała z nim tutaj niestety jeszcze chwilę powalczyć. Co musimy zrobić, jeśli chodzi o Palomę? A Ty cały czas walczysz z płaczeniem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kontrolowanie emocji gdzieś tam dobijamy, ale tutaj niestety też Tobie to zmniejsza ilość godzin w żałobie, więc to też, wiadomo, troszeczkę Ci pomaga. O, widzę, że tutaj Sofii niesamowicie jechała na rowerze. Niesamowity bug wizualny. Proszę bardzo, Sofii, naprawdę świetnie. Jeszcze w kasku teraz będziesz cały czas przez to, super. Po prostu super. O, widzę, że jeszcze mi się myszka odłączyła na chwilę, więc to już w ogóle dzisiaj mamy niesamowity dzionek. No po prostu dzieje się. Więc tutaj oczywiście chciałam również Was zaprosić serdecznie na obejrzenie sobie live'a z City Skylines, który był w sobotę, jeśli ktoś oczywiście przegapił. I w czwartek zapraszam Was na ostatni
odcinek z The Sims 3 Profesy i to będzie ostatni odcinek z The Sims 3 na jakiś czas na moim kanale, więc serdecznie zapraszam tych, którzy oczywiście uwielbiają The Sims 3. A za tydzień będzie taki troszeczkę specjalny odcinek, więc też serdecznie Was na niego zapraszam. Więc tutaj za tydzień w czwartek będzie coś innego, coś, co tak naprawdę kiedyś już na kanale było, ale oczywiście rzadko się ostatnio, ale się ostatnio dawno już nie pojawiało. Dobra, nawiozłaś, tak? Bazylię teraz już dalej nie mogę jej nawieźć, to teraz jeszcze proszę nawieźć tutaj również drugą roślinkę, proszę bardzo. Zlot zapaleńców będzie jutro. Młoda sobie z... O, proszę bardzo, dla Sandry jest trzeci poziom umiejętności. Brawo, doszły do nas również pewnie tutaj nam jakieś prezenty. Bo ostatnio były urodzinki przecież chyba Sandry, więc tutaj jak najbardziej pewnie do nas przyszły prezenciki. W takim razie później również możesz wziąć pocztę. Widzę, nie są to rachunki, więc w sumie dobrze. Wszyscy zjedli, to mogę kanapki z bekonem schować. O, i widzę, że jeszcze później trzeba krowokwiaty nakarmić, to też poproszę Ciebie od razu, Litka, żebyś go nakarmiła. No, a więc młode wiedzą, co mają robić, idą się tutaj ładnie bawić i uczyć oczywiście umiejętności. Widzę, że oczywiście chodzenie troszeczkę szybciej, bo są pobudzone oczywiście przez to, że mamy święta. Ja Cię poproszę do środka, moja kochana. Wiem, że rozmawiasz z przyjaciółmi, ale zapraszam do środka, Paloma, żebyś mi też tak nie stała na tej w sumie zamieci śnieżnej, co nie? No właśnie, mamy zamieć śnieżną w sumie, więc warto by było, żebyś nie stała na dworze, ale żebyś tutaj w domu nam ładnie płakała, płakała i płakała, więc tutaj jeszcze ile mogę, to oczywiście jej naklikam, żeby jeszcze tutaj miała i żeby wycisnąć z tego właśnie jak najwięcej się da, jak najwięcej się uda, no żeby mi weszła w ten paseczek. A jak masz pytać o radę, to pytaj zawsze matkę, pamiętaj. Jak już kogoś o radę, to mamusię. Bo tutaj ona najlepiej ci odpowie. Antoni, Antek, nie, gdzież ty zmarłaś w poprzednim odcinku, nie rób mi tego. Nie rób mi tego. A propos młodych, to oczywiście mieliśmy przecież wejść tutaj do kasa, więc oczywiście wchodzimy i pokazuję Wam dziewczynę. No, i jesteśmy bardzo ładnie. I tak, przypominam jest twarz, jak wygląda nasz Olaf. Proszę bardzo, taką ma buźkę. No i tak, proszę bardzo, wygląda Sophie. Dosyć też, takie bym powiedziała, ma... takie bym powiedziała, dosyć kwadratowe rysy jak nasz Olaf, ale jednak zdecydowanie widać tutaj u nich, no na pewno w tym, no chyba w nosie widać wam? No, Sophie jakby się nie ruszała, to bym lepiej zobaczyła. No nosy macie dosyć różne, usta też i zdecydowanie oczy macie tutaj różne i różne kolory, bo ty masz szare, a on ma żółte, dziękuję. No a dziewczyny chyba mają obie zielone. No na małych dzieciach to jeszcze czasami trudno stwierdzić, więc proszę bardzo, tak się prezentuje młodsza Sandra. I... tak się prezentuje starsza Róża, która już niedługo będzie oczywiście dzieckiem. Więc na razie no, z oczu wyglądają tak samo, tylko oczywiście każda ma inny odcień zielonego, ale to jest nadal po Olafie kolor. Jeśli chodzi o stroje, to proszę bardzo, tak się one prezentują dla dziewczynek. Nie ubierałam ich tak samo, nawet nie patrzyłam ubierając Sandrę, jak jest ubrana Róża. Każda z nich jest według mnie inna i każda z nich ma gdzieś tam swój własny, osobisty styl. No i tak też bym powiedziała, inaczej ubierała je Sandra. Czy, przepraszam, Sophie ubierała córki różnie po prostu. Więc nie, że gdzieś tam, nie wiem, jedna po drugiej ma ubranka czy coś. Nie, każda z nich ma gdzieś tam coś zupełnie, jak widzicie, co innego ubrane. Tak jak po prostu gdzieś tam mi się wybrało, można by powiedzieć. Chociaż może kiedyś w jednym pokoleniu zrobimy tak, że dziecko jedno po drugim ma gdzieś tam ubranka albo coś takiego, więc że będą podobnie gdzieś tam ubrani. Zobaczymy. Na razie nie było takiej możliwości. Nie było takiej potrzeby, obym powiedziała tak. No, myślałam, że ten ekran ładowania nigdy się nie skończył, bo był wyjątkowo długi, naprawdę. Ale na szczęście się skończył w końcu. Więc w końcu jest. Ty miałaś, kochana, jak dobrze pamiętam, miałaś pisać dowcipy, więc proszę do tego, kochanie, wrócić. Bo miałaś umiejętności komentarzowe rozwinąć na trzeci poziom przed pójściem do pracy. Oczywiście idziesz poklaskać na coś, albo w twoim przypadku raczej
zawieść się na jakimś tutaj wyposażeniu. No dobrze, no niech będzie tobie. Młoda tutaj niech jeszcze ćwiczy gaworzenie. Jeśli... A ty, Olaf, miałeś pisać książkę. Wróć do pisania. Widzę, że ci to na komputerze robili, to niestety zapomnieli, co mieli zrobić. Mam nadzieję, że chociaż Litka pamiętała o tym, że miała... Tak, ona pamiętała, że miała nakarmić krowokwiata. I co? Jesteś już szczęśliwa? Nie, no popłacz sobie jeszcze. Nie, dobrze, popłacz, popłacz. Chociaż widzę, że tutaj... No ta radość od... No, od przyjacielskiej rady widzę, że ci coś tam pomogła, ale nie, płaczemy jeszcze, płaczemy, płaczemy cały czas. I tutaj idziemy w tę stronę. A, chyba dobra, Litka jak tutaj nam zginie, to ona ma tutaj chyba ważne gdzieś tam rzeczy, bo ma na przykład darmowe usługi, ty masz też oszczędną, więc na pewno to będą gdzieś tam cechy, które trzeba będzie kupić właśnie Olafowi albo komuś innemu, więc tutaj na pewno trzeba będzie o tym pomyśleć, jak tylko nasza oczywiście Litka nas opuści. Widziałam, że młoda Sandra już ma trzeci poziom tutaj umiejętności komunikacji, więc brawo, brawo, brawissimo dla niej. Mamy zamieć śnieżną, więc nie będę jej wysyłała na dwór, żeby się uczyła tutaj poruszania, chociaż jest to idealny moment, bo poruszanie byłoby jeszcze szybciej niż zwykle, no ale dobrze, nie będę jej tego robiła. Możesz przyjść i po prostu pooglądać sobie rodziców i tutaj zacząć właśnie tutaj umiejętność myślenia robić. A twoja siostra usiądzie na drugim nocniku, bo chyba jeszcze nocnika nie skończyła. No, jeszcze jej zostało 1%. 1% jej został, więc tutaj jak najbardziej trzeba to zrobić. O, idziesz grać sobie z uczuciem. No dobrze, to leć. Leć jak tam tobie jeszcze 27 minut. Dobrze. Bardzo dobrze. A jak kontrolowanie emocji? Coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Ale widzę, że chyba ci się skończył. O, negatywny nastrójnik ci się skończył. Szkoda troszeczkę, bo nie wiem, czy teraz coś nie... trudno będzie przebić te jakieś gdzieś tam negatywne nastrojniki, tak żebyś jeszcze mogła to kontrolowanie emocji gdzieś tam opuścić niestety. No dobrze, no to spróbujemy. Może na razie sobie pograj w grę, żebyś tutaj spróbowała sobie zabawę podnieść. Ale no niestety będzie ciężko z tym kontrolowaniem emocji, chyba że zapytasz mamy o poradę. Bo wydaje mi się, że niestety nie możesz tutaj... Nie, możesz się bawić lalkami niestety, nie możesz zniszczyć tego głupiego, kurczę. Wieś, tutaj stała się tutaj jakaś zła, gdzież ty jesteś niezrównoważona ewentualnie. Chyba, żebyśmy ci zrobili emocjonalną uważność. To też jest coś, co możemy zrobić, a więc na przykład mogę cię wysłać na, powiedzmy, medytowanie. O, Katarzyna pod płomyk odeszła, okej, więc tutaj też nas poinformowano o tym, super, więc masz... Masz negatywny nastrójnik? Masz. 2 dni plus 3, więc tutaj gdzieś tam masz za dużo, bym powiedziała, takich przyjaznych nastrójników, żeby to właśnie tutaj, no właśnie, żeby gdzieś to zniwelować, plus jeszcze ta pobudzona, bym powiedziała, więc masz za dużo dobrych nastrójników. Chociaż nie, to w sumie możesz pomedytować, może zrobimy tobie właśnie tę uważność emocjonalną, ci zrobimy smutek, bo tam też możemy sobie właśnie smuteczek zrobić. I to nie musi być coś właśnie pozytywnego. Młoda Sandro, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz, Sandro? Ja cię nie chciałam tutaj w zamieć śnieżną wysyłać na dwór, a ty idziesz na dwór. Idź, poglądaj z powrotem rodziców, co? No, zapraszam, biegnij do środka. Biegnij, 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 biegnij. I zapraszam do środeczka, dziękuję. Jeśli chodzi o Litkę, to właśnie niech nam tutaj sprzątnie nocniczek. Później na pewno kiedyś Sandrę też trzeba będzie na ten nocniczek posadzić jeszcze raz, żeby też tutaj je troszeczkę pomóc dalej z nocniczkiem, bo jest już za połową, jest ładnie za połową, bardzo ładnie za połową, więc tutaj na pewno też warto byłoby to zrobić. Alitka, nie mogę na ciebie patrzeć, jak latasz w domu w stroju na zimną pogodę, więc proszę bardzo też się tutaj ładnie przebrać. No i to będzie najważniejsze, co teraz trzeba będzie zrobić, czyli... kreowanie umiejętności. Jeśli chodzi o Sofię, twoja zabawa widzę słabo. A jak tam twoje umiejętności komediowe? Też słabo. Wolno ci to idzie, naprawdę wolno ci to idzie. Okej. Weszła w kontrolowanie emocji, więc jak najbardziej możemy teraz jej wywołać smutek, przypływ emocji. Możemy nawet furię zrobić, ale nie, ja bym wolała tutaj raczej zrobić przygnębienie. Zresztą mamy cały czas jeszcze ten nastrójnik w żałobie, ale widziałam, że właśnie tutaj kontrolowanie emocji troszeczkę rosło od tego właśnie... O,
Olaf pisze kolejną książkę właśnie tego medytowania, ale nie za dużo. Nie za dużo, szczerze powiedziawszy, więc tutaj bardziej bym powiedziała, jesteśmy w stanie na minus zrobić przez płakanie, niż właśnie na plus. Zresztą to jest 12 godzin. Trochę tego jest, można powiedzieć, że niewiele tego jest, ale wiadomo, później zawsze możemy, ale jest aż plus 4, więc wiadomo, później chwilka ewentualnie znowu medytowania za właśnie możliwość popłakania sobie i wydaje mi się, że więcej w tym czasie możliwości zrobienia wydaje mi się chyba dobrym tutaj zadatkiem, niż sobie troszeczkę pokontroluję moje emocje, żeby później móc sobie znowu troszeczkę popłakać, w szczególności, że mamy właśnie jeszcze ten plus 3 i gdzieś tam to wszystko na szczęście równoważymy. Więc tutaj, widzę, że Litka wyjęła tutaj jeszcze skrzypce. Sandra, no właśnie, ty widziałam, że jadłaś przez chwilę na dworze niestety. Litka, to może jednak tutaj sobie jednak, bym powiedziała, odłożysz skrzypce. Ja oczywiście schowam je tobie do wyposażenia, żebyś w każdym momencie mogła je wyjąć. Ale młoda cię poprosi o nocniczek, przepraszam, ale musiałam kichnąć, więc... Więc było nagłe cięcie potrzebne. Więc tak, młoda tutaj płacz. I mam nadzieję, że właśnie z tym kontrolowaniem emocji pójdziemy ładnie w dół. Niestety, jak jesteś smutna, to chyba nadal nie możesz tak. Nadal nie możesz rozbić. No ale pewnie mogłabyś rozbić domek dla lalek, jakbyś tam miała furię. Więc może następnym razem zrobimy furię. Może. Ja sobie tak zrobimy. Żeby móc też domek dla lalek gdzieś tam rozbić i później płakać nad rozbitym domkiem dla lalek. Wiadomo, też tak później można ewentualnie, wiecie. Różne rzeczy się później dzieją. Widzę, że psy sąsiadów chyba zaczęły szaleć, więc dobrze, że chyba zamknęłam okno, bo bym dzisiaj zdecydowanie nie dały nagrywać. Zdecydowanie nie. Dobra, jak tam Sofi u ciebie z tą twoją umiejętnością? Widzę, że też jesteś troszeczkę głodna. Więc weź sobie gdzieś tam jeszcze resztki, bo dzisiaj na 17 idziesz do pracy, z tego co pamiętam, tak? Za 52 minuty, tak. No ale niestety tych komediowych jeszcze nie zrobiłaś i jesteś w połowie, no więc opornie jej szły, opornie niestety dzisiaj szła ta umiejętność. Dobra, jak tam u ciebie z tym płaczem? No całkiem nieźle, chociaż wydaje mi się, że wróciliśmy troszeczkę z momentu przed tym, jak zaczęłaś tutaj iść na jogę, no ale cóż, ważne, że wróciliśmy do tego momentu. Tak, jeszcze chwilę popłacz, niech tobie się tutaj poobniża, ale musimy naprawdę dojść do tego, bo ja bym chciała, żeby ona miała niekontrolowanie emocji. Naprawdę chciałabym, żeby to była pierwsza z simeczek w tej rodzinie, która miałaby właśnie negatywną skłonność. Naprawdę bardzo bym tego dla ciebie, Paloma, chciała, żebyś po prostu była w czymś pierwsza, no. I unikalne, no a to kontrolowanie sobie emocji wymyśliłam dla mojej niezrównoważonej synki, no ale jak się powiedziało A, to trzeba oczywiście powiedzieć B, niestety. Więc tutaj niestety tak musimy to zrobić. Młoda, co ty robisz? Idziesz pokrążyć, dobrze, a może zamiast krążenia musiała dobić do kształtów. Młoda ma już, widzicie, większość zrobione. O, proszę bardzo, Sandra ma drugi poziom umiejętności, więc brawo dla niej. Zresztą na nocnik bardzo mocno musiała też usiąść, więc super, że jej się to udało zrobić. No, ty tam, Sofii, widzę, że zaczęłaś sprzątać, ale ty za chwilę do pracy idziesz, więc za 2 minuty dosłownie, więc no może tak nie przesadzaj, bym powiedziała, z tym sprzątaniem, no bo ty do pracy idziesz, no. Że nic nie zdążyliśmy zrobić z jej tutaj oczywiście magią, no ale kwestia, że chciałam właśnie gdzieś tam te umiejętności podnieść do kolejnego awansu, ale widzę, że ciężko będzie, a kolejny awans to jest już tutaj rozwidlenie na ścieżki, więc tutaj też bardzo fajnie. Środa, czy ty będziesz szła do pracy? Może już zawczasu spojrzę, czy mam tutaj ustawione święto zimowe, fiesta jako dzień wolny od pracy, czy szkoły? Tak, a więc jutro będziesz miała wolne, więc teraz przez kilka dni w ogóle będziesz miała wolne, czy przez 2 dni będziesz miała wolne od pracy w sumie, więc będzie może więcej troszeczkę czasu na takie właśnie rzeczy jak rozwijanie umiejętności plus ewentualnie magię. Chociaż wiadomo, święto to się oczywiście swoimi prawami tutaj zawsze tutaj ma swoje prawa, dobrze. No jak z tym kontrolowaniem emocji? No obserwuję to niesamowicie, no bo mówię, czas nam tutaj tyka, tyk i nieubłaganie gdzieś tam zbliża się. I widzę, że gdzieś tam te... A widzę, że jesteśmy na tyle smutni, dobre. Nie, to szczęście nas tutaj, nie bym powiedziała, nie przytłacza na tyle, żeby nam tutaj
żebyśmy nie mogli być smutni, więc dobrze, w szczególności, że to za chwilę nam tutaj mija i będziemy mieli również inne rzeczy, więc bardzo dobrze możemy wykorzystać ten smutny nastrój, który mamy aż na 2 dni, więc brawo, brawo, brawo. Troszeczkę nam pomogło, że niestety seniorzy nas opuszczają tutaj. Litka idzie sobie coś zjeść. Młoda, gdzie ty tam na zewnątrz? Gdzie ty się... Ty, młoda, ty musisz tutaj umiejętność tutaj myślenia podnosić. Masz już ładnie na pierwszym poziomie, więc możesz pooglądać tatusia. Następnie pójść pooglądać troszeczkę płaczącą ciocię. Później możesz troszeczkę sobie pooglądać na przykład babcię. Później z powrotem pójdziesz oglądać sobie tatusia. O, tak to zrobimy, a ty później wypolerujesz do perfekcji jeszcze tutaj nam. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobrze, ale widzę, że ci się mija ładnie ozdobione, to będziesz niestety smutniejsza. Dobrze, bądź w tym pokoju, bo w sumie w tym pokoju ci chyba gorzej z ozdobieniem, więc może to właśnie, chociaż ten ładnie ozdobiony teraz nastrójnik, to on nie zawsze jest. On tutaj czasami właśnie nie zawsze się daje Simon, co też jest taka zawsze później na plus. Oj, właśnie jesteś z powrotem smutna, więc z powrotem możemy popłakać. Brawo, brawo. Brawo za żałobę, naprawdę, w tym momencie. No, i jeszcze płaczemy, jeszcze płaczemy. Och, jesteśmy cały czas bardzo blisko, bardzo, bardzo, bardzo blisko. No, teraz idziesz patrzeć na ciotkę, za chwilę mówiłam, będziesz patrzeć na babcię i później z powrotem sobie popatrzysz na ojca. No, matka, w sumie wiecie co? Snuj się z nieszczęśliwą miną. Po prostu pracuj sobie normalnie. Co my tu mamy? Norbert dzwoni. Możesz odebrać od Norberta w sumie. Możesz zrobić sobie przerwę w sumie w pisaniu książki, później sobie wziąć resztki, bo widzę, że też jesteś głodny. Jak tam róża? Widzę, że troszeczkę uwagi potrzebujesz, więc możesz podejść do Miśka i sobie z nim porozmawiać i to też ci powinno tutaj ładnie uwagę też podnieść. No. Młoda chodzi tutaj za Simami, żeby ich pooglądać. Przejrzyj internet, kochana, przejrzyj internet. I później możesz z powrotem jeszcze ciotkę pooglądać, proszę bardzo. A babcia gdzie? Aha, babcia tutaj stoi. Nie wiem, co ty robiłaś. Nie mam pojęcia. O! Twój brat na temat waszej matki tutaj jakieś ploteczki rozsyła. No proszę, nieładnie plotkować o wdowie, można by powiedzieć, w żałobie, no. Nieładnie. Plotkować jeszcze o mamusi? No bym powiedziała, że bardzo nieładnie. Dobrze, mamy jeszcze tutaj... Ach, mamy blisko. Ja jej nie dam jeszcze, wiecie... Fajnie byłoby ją, wiecie, na nocnik dać. Pęcherz, głód i te sprawy, ale nie. Nie, 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 nie. Nie będziesz patrzyła też na żadne wyposażenie, bo broń Boże, tutaj to sprawi, że będziesz w lepszym nastroju. Więc wiecie, ile ja walczyłam, żebyś ty była w smutku, pogrążona w smutku, kochana, żebyś mogła płakać. Sobie nawet nie wyobrażasz, jakie to jest, jaka to jest ciężka robota, więc tutaj proszę... Nie patrzeć na nic dobrego, żeby czasami ci nie wskoczyło jakiś dobry wygląd, czy coś takiego, czy jakieś przyjazne nastrojniki, broń Boże, więc tutaj jak najbardziej. Nie, absolutnie nie. Litka, gdzie ty lecisz? Gdzie ty lecisz? Nie tutaj, bo twoja wnusia będzie miała na ciebie za chwilę popatrzeć, więc proszę tutaj być, dobrze? Młoda miała się popatrzeć na ojca. Oglądaj i również później popatrzeć na ciotkę. Dobra, jak z twoją tam? Tutaj uwagą troszeczkę lepiej. Chciałabyś się pobawić lalkami na górze, co nie? Na górze zanim wejdziesz, to wiesz ile czasu minie. Tyle czasu, żeby już czas na spanko. Więc ja może tutaj dam tobie naleśniczki, żebyś sobie wzięła porcję. A Litka chyba nie dokończyła siedzenia, widzę. No, to jest twoja porcja, więc proszę tutaj przyjść i zjeść swoją porcję naleśników. Proszę ładnie ją dojeść, no. Paloma jeszcze tutaj nie je, bo oczywiście musi popłakać, się zasłużyć. Jeśli chodzi o Sandrę... A, to ty jadłaś, więc w sumie... Wiecie co? W sumie Olaf mógłby tutaj Sandrę położyć spać. Więc proszę bardzo, mogę już mu to zakolejkować. Sandra jeszcze chwilę popatrzy na ciotkę. I myślenie... A, już masz na drugim poziomie, więc o, bardzo ładnie masz tutaj, bym powiedziała. I teraz tatuś cię położy spać, super. Bardzo dobrze odpowiada mi to. Jak tam u ciebie z tym kontrolowaniem emocji? No, jeszcze ciut, ciut. Jeszcze ciut, ciut. Widzę, brakuje. Dobrze. Dobrze.
16 godzin jeszcze żałoba. Tu widzę, że aha, teraz później będziesz jeszcze zestresowana, bo nie masz zabawy, więc też będziesz miała negatywne nastrojniki, więc może coś z tego będzie. Młoda skończyła jeść. Tak, to później też może sobie skorzystać z nocnika już sama teraz, bo już umie. A później ją też się położy spać. Myślę, że tutaj będzie to zadanie oczywiście Olafa. A ja ciebie poproszę, Litka, o to, żebyś tutaj sprzątnęła troszeczkę te talerzyki, bo jest ich dosyć sporo gdzieś tam właśnie porozrzucanych właśnie, jeśli chodzi o jedzonko. I Paloma ma wkrótce urodziny, no właśnie, o to się obawiam. Nie, nie będziesz patrzyła na żaden wystrój. Absolutnie nie będziesz patrzyła na żaden wystrój. Ja wiem, że ci się chce siku. Wylałaś z siebie, tyle bym powiedziała, łez, że ja nie wiem, dlaczego ci się jeszcze chce siku, no ale dobrze. Później jak jeszcze ze 3 razy popłaczesz, to rzeczywiście pozwolę ci skorzystać, żeby nie było, że tutaj jakaś tyrania nie pozwala mi skorzystać z tutaj z toalet, jak tam krowokwiat. Dobrze, więc tutaj jeszcze niczego ode mnie nie potrzebuje. No, mam nadzieję, że tymi 3 płakaniami to już się tak załapiesz na ten pasek tutaj i żebyś była w zasięgu. Oczywiście później jak tam sobie zje czy coś, to jeszcze chwilę popłaczamy, żeby oczywiście wiadomo, tam gdzieś tam później przez przypadek tego gdzieś tam nie zostało to za bardzo podniesione. Róża. Nie rozmawiaj z babcią, tylko ja tu chciałam, żebyś tutaj poczytał córce do snu. Proszę bardzo, my tu czekamy, aż dostaniemy powiadomienie o tym, że będziesz... Nie, nie dostaliśmy jeszcze powiadomienia o tym, że jesteś w zasięgu tutaj. No dobrze, jak nie, no to jeszcze czekamy chwilę, czekamy. Skorzystaj sobie tylko z toalety. Też tam jest bidet, więc ja nie wiem, on ci troszeczkę tam pomóc może. Nie będziesz mi tu chciała płakać, więc ja może tutaj mogę więcej płakania zakolejkować tobie. A, teraz już nie mogę, bo właśnie jesteś zbyt szczęśliwa, bo tam jest zbyt ładnie w kibelku. W kibelku jest zbyt ładnie. No dobrze, ale Sofia wróciła do domu. Sofia może, nie wiem, chociaż nie wiem, wiem co zrobisz. Jak to tobie troszeczkę zabawy potrzebuje, to wiem, co za chwilę możesz zrobić, żebyś była szczęśliwsza. A tobie się nie chce siku, Sofii, co ty tak chodzisz, jakby ci się chciało siku? Powinnaś biec, bo... No, bo burza, a nie, że niby ci się siku chce, no co ty? Ale za to możesz małe barabara zrobić z mężem, żeby tobie oczywiście tutaj było troszeczkę lepiej. Ty, proszę bardzo, nie płaczesz mi? Nie... O, bo jesteś zbyt szczęśliwa, no bidet, ładnie zdobione... Dobra, to idź sobie weź porcję, ale jak tylko będziesz mogła, to będziesz płakała. Specjalnie Palomę obudziłam o 4 w nocy, bo widziałam, że jej zniknęły przyjazne nastrojniki. Ma tylko, wiecie, ciepłe ubranie, właśnie to prezenty, nawet ma jeden tutaj rozgniewany, ale niestety tutaj z tym nic nie zrobi. Ale oczywiście smutek jej tutaj przeważa, ma jeszcze go tylko 3 godziny, więc oczywiście trzeba uważać, więc tutaj ładnie sobie płaczemy i jest niekontrolowanie emocji, jest, jeszcze nie przyszło powiadomienie, ale mamy to, powinno nam się tutaj zadziać, tutaj nastukałam tego tyle, ile mogła, właśnie, proszę bardzo, mamy też powiadomienie, więc tym akcentem płaczącej tutaj i będącej w żałobie naszej Palomy możemy kończyć odcinek, tak zaczynaliśmy również odcinek płaczącej Palomy, to tak również go możemy ładnie skończyć, więc ja tutaj też ją, zanim zapiszę grę, to ją oczywiście przytrzymam, żeby oczywiście wypłakała wszystko. No i w następnym odcinku będziemy sobie świętować zimową fiestę, która, jak wiecie, w tej rodzinie, no, różnie z nią bywało, więc może być, bym powiedziała, oczywiście, a nie możesz już płakać, więc może być z tą zimową fiestą niestety różnie, więc zobaczymy, jak tym razem się potoczy. No, przewidując, no, ten bąbelkujący pasek Lidii, no to może być źle, może być bardzo źle, również Paloma za chwilę będzie pewnie miała powiadomienie o tym, że ma urodziny, również za chwilę może mieć Róża powiadomienie o tym, że będzie miała urodziny, więc pewnie będzie taki słodko-gorzki odcinek, pomimo tego, że świąteczny, więc już teraz zapraszam Was w sobotę na kolejny odcinek serii Legacy Challenge, no i mam nadzieję, że tam spokojnie uda właśnie nam się doprowadzi do tego, żeby miała niekontrolowanie emocji nasza Paloma, patrząc na to, co ma się również stać z Litką w następnym odcinku, to mam nadzieję, że to się uda doprowadzić do końca, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!